Wybiła godzina 16. Siemano, z tej strony Mrożony, mamy 164 dni do matury. Dzisiaj temat dla mnie bardzo specjalny, może dla niektórych się nie spodobać, ale jak mówię, jak mamy te ileś tam vlogów i 20 z nich jest na jakiś tam temat ogólny i fajny, to jak jeden temat zrobię na temat, który ja chcę i nie wszystkim się podoba, to bez przesady nie macie na co narzekać. A będziemy mówić o czym? Oczywiście o kucykach. Dnia 23 listopada 2013 roku o godzinie 9 czasu centralnego odbędzie się światowa premiera 4. sezonu serialu My Little Pony Friendship is Magic. It has begun. Half day, half night. Whoa. Strange weather patterns. Out of control plants. What do you think it means? It means all new episodes of My Little Pony are coming in November. Your favorites from Ponyville are back for a brand new season full of surprises. I'm going to need more popcorn. My Little Pony, the new season premieres Saturday, November 23rd at 10 a.m. Eastern, 7 Pacific. Only on the Hub Network. Czas centralny względem Polski jest to minus 7, więc u nas będzie to o godzinie 16. I dlatego powiedziałem o godzinie W, ponieważ do premiery pozostało już mniej niż 24 godziny. Wszyscy się cieszymy, a dla tych, którzy oglądają ten serial, ale z dubbingiem, no będziecie musieli poczekać do 2014 roku, ponieważ wtedy będzie polska premiera tej bajki. No a teraz troszkę powiem wam o czwartym sezonie, o tym, co udało mi się znaleźć, jakie są plusy, czy są minusy i tak dalej. Start. Jak wiadomo, pierwszy sezon oraz drugi sezon były tak zwanymi full seasons, czyli pełnymi sezonami i miały po 26 odcinków każdy. Trzeci sezon miał tych odcinków już tylko 13, ale całe szczęście, podpierając się informacją z blogu equestradaily.com, potwierdziło się to, że lista wszystkich odcinków serialu My Little Pony Friendship is Magic będzie wynosić sztuk 91, więc łatwo policzyć, że sezon czwarty wygląda na to, że sezon czwarty będzie pełnym sezonem, czyli będzie miał 26 odcinków. Jest to jak najbardziej wielki plus. Wszystkie informacje, które tak naprawdę teraz podam, są podobno, ponieważ są z różnych stron i z blogów jakichś tam bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych i z jakiejś tam Wikipedii angielskiej. Generalnie z dużej części całego internetu, no ale wiadomo, ktoś mógł napisać sobie od tak, więc nie wiadomo, czy to jest prawda. Tak naprawdę dowiemy się prawdy dopiero kiedy tak naprawdę sezon czwarty ujrzy światło dzienne. Ale kontynuując, podobno dostaniemy historię Pinkie Pie i możliwe, że w jednym z odcinków pojawi się jedna z jej sióstr. Rarity dostanie odcinek, który będzie skupiony właśnie na niej. Myślę, że to będzie odcinek typu, kiedy Pinkie Pie próbowała zaprzyjaźnić się z Krankiem. Nad Equestrią znowu pojawi się jakaś plaga, katastrofa, nie wiem, coś w tym stylu i wszyscy zwrócą się o pomoc do księżniczki Twilight, a potem się okaże, że księżniczka Celestia i księżniczka Luna po prostu zniknęły. I na to nawet jest dowód w postaci filmu. Pa! Your Highness, you must come with us. It's Princess Luna and Princess Celestia. They're gone! Luna powróci do swojej złej formy, jednak nie wiadomo, czy Zona znowu stanie się tą złą, czy po prostu będzie o niej jakaś zmianka. Zekora powraca. Może zobaczymy rodziców Skootaloo, których do tej pory ani widu, ani słychu. Piosenek w nowym sezonie będzie od 15 do 20. Pojawi się również Derpy Hooves, jednak nadal pozostanie ona po prostu kucykiem backgroundowym. Podobno w serialu pojawi się kucyk, który będzie chciał zdeimprezować Pinkie Pie, czyli po prostu zabrać jej tą fuchę. Pojawią się postaci bądź nawiązania do filmu My Little Pony Equestria Girls. Ale wydaje mi się, że to będą bardziej takie easter eggi niż konkretne nawiązanie, które będzie miało jakiś tam wpływ na sens całego odcinka. Takiej wiadomości czy spoilerów tak naprawdę jest jeszcze masa i możecie sobie ich poszukać. Generalnie raczej szukajcie na stronach angielskich, bo na stronach polskich jest tego wszystkiego mało. Ja powiedziałem wam część tych spoilerów, czy też, nie wiem, takich, no, co to może być. To nie wiem, czy można nazwać nawet spoilerami.
ale jest ich dużo więcej i jeśli jesteście zainteresowani, to po prostu poczytajcie, poszukajcie, a jak nie, to po prostu poczekajmy razem jeszcze te 23 godziny i pół godziny? No i nawet nie, 25 minut. I zobaczmy, jak będzie wyglądał serial. Szczerze mówiąc, ja się naprawdę już nie mogę doczekać. Wszystkie trailery, które znalazłem na YouTubie, wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo obiecująco. I myślę, że będzie na co popatrzeć, czego posłuchać i z czego się pośmiać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się. Życzę Wam miłego oglądania kucyków, miłego weekendu i do poniedziałku. Cześć! My little pony, my little pony. Little pony, still on the road to friendship it could be.